Wyjątkowe i zarazem historyczne wydarzenie miało miejsce w sobotę 27 maja w kawiarni Kulturalna w CKA. Wszystko dzięki grupie pasjonatów i wsparciu ze strony gminy Kozienice. Pierwszy zlot miłośników starych gitar Defil Rally w Kozienicach 2023 uważamy za otwarty! Od południa do późnych godzin nocnych w kawiarni można było pooglądać, posłuchać, pograć i pośpiewać. Oczywiście głównymi bohaterami tego wyjątkowego zlotu były gitary z duszą. Lewo mnie znasz, tyle już masz, plan, jakbyś wieki znał. Siedzę tu, godziny pół, zahaczyłeś prawie o ślub. Wspólny mianownik tych gitar to są gitary, które były używane w czasach PRL-u. Produkowane u nas w Polsce, Defile, Muzimy, Jolany, też będą gitary, prawda, z byłego Związku Radzieckiego, jeszcze nie dojechały. Natomiast no, to jest podróż do przeszłości. To jest historia naszego kraju, historia naszej muzyki, historia ludzi, którzy zaczynali na defilach, a teraz są gwiazdami. Cieszę się, bo jak się okazało, mamy wielu pasjonatów starych gitar i starych brzmień w Kozienicach. Myślę, że każdy pewien sentyment ze swojej młodości do tej muzyki ma. I to taka była inicjatywa oddolna, rzeczywiście pasja i zaangażowanie tych ludzi zachęciło również mnie do wsparcia tej akcji i mam nadzieję, że to pierwszy zlot, ale będzie się rozwijał, że każdy znajdzie coś tu dla siebie, zarówno muzycznie, jak i sprzętowo, bo rzeczywiście jak widzimy, każdy coś wystawił i ta atrakcja na pewno będzie tutaj jak największa. W organizację zlotu mocno zaangażował się znany kozieniczanom lekarz weterynarii, ale też i pasjonat muzyki Aleksander Fikus. Sam bym tego nie był w stanie zrobić. No, duża zasługa tutaj pomoc Darka Szewca, duża pomoc tutaj Konrada Krawczyka i w sumie my tutaj jesteśmy takimi głównymi organizatorami. Oczywiście dużo jeszcze innych ludzi się włączyło w to. Mamy też wolontariuszy, którzy tutaj pomagali w rozwieszaniu gitar, w montowaniu tych wieszaków, także naprawdę zaangażowanie było spore. Marzyłem o tym, żebyśmy się właśnie spotkali. No i to w ogóle było tak, że kolegę Aleksandra poznałem przez to, że jest lekarzem. Ratował mi psa. No i kiedyś przyjechałem właśnie tutaj do Kozienic i jak stanąłem na kozienickiej ziemi, tak może to zabrzmi, to sobie pomyślałem tak, kurczę, jeśli to ma kiedykolwiek dojść do skutku, to tylko tu, naprawdę. I rzuciłem właśnie ten pomysł Olkowi, no i tak to kiełkowało, gdzieś tam było to. No i stało się. W zlocie wzięli udział pasjonaci z różnych stron naszego kraju. Przyjechali do Kozienic, aby zaprezentować swoje gitary, pograć i posłuchać dobrej muzyki w wykonaniu różnych zespołów. Rewelacja, w ogóle super, że ktoś w końcu wpadł na pomysł, żeby to zrobić i zrobił, naprawdę rewelacyjnie. Już przy wejściu czekają no, gadżety na uczestników, ilość gitar, no rewelacja. Jest praktycznie cały przekrój produkcji Defila. Plus troszkę to widzę Jolany, troszkę jest niemieckiej Muzimy, no rewelacja. No i publiczność dopisała. Przerosło moje najśmielsze oczekiwania. No i tak nie ukrywam, że chyba się rozpłaczę, jak zobaczę swoje instrumenty, które będą tutaj grały. Znaczy swoje, w sensie takim, że te, które przeprowadzałem renowację. Także to jest najwspanialsza sprawa. Że nie tylko można się popatrzeć, ale też, że ta gitara żyje, że gra i że... No i że cieszy, podwójnie. Wśród wielu gitar zgromadzonych na wystawie znalazły się też dwie dostarczone przez zastępcę burmistrza Mirosława Pułkowskiego, który wziął udział w wydarzeniu z najbliższymi. Dzisiaj całkowicie prywatnie, dwie gitary, jedna basowa rytm, druga gitara samba, 69 i 73 rok produkcji. Oczywiście polskie defile. Podpytaliśmy też Darka Szewca, ile z jego obszernej kolekcji gitar znajduje się na wystawie. Przywiozłem 4 gitary. Defil, Muzima i 2 Jolany. I tu muszę powiedzieć, Jolana Graciela to jest moja pierwsza elektryczna gitara, na której w ogóle grałem i znajduje się tutaj właśnie na tej ekspozycji z opisem Graciela.
Sama pani Radka, która widzi, co tu się dzieje, tak? No, ja jestem prosto oszołomiony bogactwem tego, co tu ludzie przywieźli, a to jest tylko, jak się okazuje, wierzchołek góry lodowej. No, no mamy te egzemplarze samoróbki, prawda? No, pomysłowość ludzka nie zna granic, ale mamy ile gitar, które właśnie powstawały głównie w latach 60. Jestem kolekcjonerem między innymi gitar Defil i jestem również forumowiczem. Na forum nasze zapraszamy oczywiście. Wszystkich miłośników. Zlot miłośników starych gitar trwał kilka dobrych godzin i frekwencja dopisywała przez cały czas. Za chwilę praktycznie, jak to się mówi, wolna estrada i po kolei będzie można zademonstrować, opowiedzieć, bo tu każda gitara to jest inna opowieść. Naprawdę, gdzie tylko nie podejdzie się, to się słyszy opowieść związana albo z historią tej gitary, czyli jak ktoś został właścicielem takiego sprzętu, takiej gitary, jak i w ogóle budowy, przeróbek. No, te opowieści naprawdę niesamowite. Prezentacje i opowieści faktycznie były wyjątkowe, podobnie jak i koncerty. Na scenie zaprezentowali się Stach Chmielarz, Druga Zmiana, Zespół Niespokojnych Nóg, a gwiazdą wieczoru były Stare Konie. Na pewno zaprezentujemy swoje 3 własne autorskie utwory. Jeden z nich już jest dobrze znany, blues o gołębiu, jest na płycie, także na pewno to będzie podstawowa pozycja. A poza tym nie może zabraknąć słońca nad Stadniną, więc Wschód słońca w Stadninie Koni i kilka innych naprawdę dobrych numerów z lat 70. Zagramy oczywiście na starych gitarach. Ja osobiście będę grał na sambie Defil, która jest tutaj wyeksponowana. Olek będzie też grał na Defilu. Marek będzie grał na gitarze basowej, również produkcji Defil. Na koncercie Starych Koni kawiarnia pękała w szwach. W gronie słuchających były także zastępca burmistrza do spraw społecznych Dorota Stępień i sekretarz Sylwia Wąsik. Mam 66 lat. 66. Mam 66. Puls 66. Gram 66. Bit 66 to mój blues. Yeah! Był to pierwszy zlot miłośników starych gitar w naszym mieście, ale jak zapowiadają organizatorzy, nie ostatni. W planach są kolejne, zatem czekamy z niecierpliwością.